Czytając program Prawa i Sprawiedliwości, miałem nieustanne przekonanie, że jest on momentami absurdalny, momentami niebezpieczny, a w całości no, niezwykle trudny do wprowadzenia, no, bardzo szkodliwy po jego wprowadzeniu, natomiast w pewien sposób spójny. Czytając program Koalicji Obywatelskiej, miałem nieco inny problem. Mianowicie miałem wrażenie, że oto dostałem 132-slajdową prezentację licealistów, którzy są takimi lewicowymi aktywistami społecznymi i chcieliby bardzo dużo, bardzo dobrze, ale nie wiedzą jak. Nie wiem sam, co jest gorsze. I jeszcze tytułem przypomnienia. Jest to drugi odcinek z serii 5 odcinków, które omawiają ogólnopolskie komitety i ich programy wyborcze. Pierwszy był Prawo i Sprawiedliwość. Dla tych, co jeszcze nie widzieli, zapraszam. Link tutaj znajduje się o, w tym miejscu. Natomiast trzeci będzie program Lewicy w niedzielę. Zachęcam do obejrzenia wszystkich 5, bo w ten sposób najlepiej będzie można sobie wyrobić opinię, co tak naprawdę nas grzeje, co nas chłodzi i który z tych programów jest najbardziej dopasowany do tego, w co wierzymy i co chcemy dla Polski. Generalnie mam wrażenie, że zarówno na poziomie rozdziałów, jak i samych slajdów jest spory miszmasz. Mamy co do zasady program podzielony na rozdziały, przy czym na przykład w rozdziale Lepsza Polska dla Wszystkich pojawiają się aspekty związane z obronnością. Ale na obronność nie ma osobnego działu, więc najwyraźniej tam to pasowało. W ogóle słowo wszyscy w tytułach rozdziałów pojawia się bardzo, bardzo często. Jakby Platforma miała pewne przeświadczenie, znaczy Koalicja Obywatelska miała pewne przeświadczenie, że stała się w pewien sposób nieegalitarna, nieosiągalna dla wszystkich obywateli, że wyklucza część obywateli, że lewicowi celebryci i liberalni celebryci w jakiś sposób odcinają się od znacznej części społeczeństwa. Stąd teraz oni są dla wszystkich i mają m.in. program budowy toalet. Koalicja Obywatelska ogłosiła się partią centrystów, tych z lekkim odchyleniem lewicowym i lekkim odchyleniem prawicowym. Ale ja zauważyłem duży skręt ideowy, jeżeli chodzi o światopogląd, jednak w lewo. Co prawdopodobnie ma zbilansować Prawo i Sprawiedliwość i to, że jest jednak bardzo mocno konserwatywną partią. Więc ten umiarkowany, konserwatywny model prowadzenia polityki przez PO odszedł do lamusa. W zamian mamy na przykład związki partnerskie, również dla par jednopłciowych. I warto na to spojrzeć też w ten sposób, jaki rozdział jest pierwszy w danym programie. O ile Prawo i Sprawiedliwość napawa się swoim sukcesem socjalnym 500+, i całą swoją polityką socjalną, stawiając ją na pierwszym miejscu i budując bardzo obszerny fragment, tyle dla Koalicji Obywatelskiej wciąż na topie jest demokracja. Polska demokracja. I tam jest cały pakiet propozycji, bo we wstępie nie znajdujemy nic, czego nie byłoby już później omówionego nieco dokładniej, zaznaczam nieco dokładniej. Natomiast oprócz błędu gramatycznego, tak naprawdę jeżeli ktoś chce przeczytać ten program, żeby dowiedzieć się, jakie są postulaty Koalicji Obywatelskiej, to wstęp ze spokojem sumienia może ominąć. Te postulaty, które mi się bardzo podobają w tym programie, są jednak trudne do realizacji. Przykładowo odpolitycznienie mediów. No, widzimy ten problem, że media zostały bardzo silnie upolitycznione, a Telewizja Polska i radia publiczne tak naprawdę stały się tubą propagandową dla partii rządzącej. Problemem jest to, że jeżeli tych mediów nie sprywatyzujemy, a dalej będą w rękach polityków, to jaką mamy gwarancję, że one zostaną odpolitycznione, a nie dopolitycznione, tylko w innym stronę, w inny sposób, dla innej opcji? Nie mamy żadnej. Otóż nie ma tam propozycji, żeby te media sprywatyzować, zamienić na jakieś spółki, gdzie udziałowcami byliby wszyscy obywatele, czy cokolwiek takiego. Chodzi po prostu o wymianę kadrową, która ma sprawić, że te media będą odpolitycznione. Słabo w to wierzę, natomiast sama idea, żeby media odpolitycznić, jak najbardziej mi się podoba. Idąc dalej, 1 milion obywateli, 1 milion podpisów miałoby obligować do przeprowadzenia referendum. Z jednej strony dobrze, no bo tworzymy i popieramy oddolne inicjatywy. Z drugiej strony przystanie polskiej demokracji prawdopodobnie oznaczałoby to, że w pierwszym roku mielibyśmy a. referendum o całkowitym zakazie aborcji. B. Referendum o całkowitej legalizacji aborcji na życzenie. C. Coś o penalizowaniu homoseksualistów. D. Może o związkach partnerskich. Duże, duże projekty, które dotyczyłyby światopoglądu, prawdopodobnie pojawiałyby się raz za razem i moglibyśmy mieć 10 czy 20 takich referendów, bo zebrać 1 milion podpisów wcale w skali kraju nie jest trudno. Mieliśmy już przykłady wielu obywatelskich projektów, niewiele z nich miało sensu. Następnie sporo jest o przywróceniu porządku prawnego, przywróceniu praworządności, czyli mam wrażenie, że tematów, które już od dawna Polaków nie grzeją.
Mimo wszystko jest to stawiane na piedestale i jest omawiane dosyć szeroko. Te pomysły często nie są wcale aż takie głupie, na przykład to, żeby cofnąć reformy w wymiarze sprawiedliwości, przywrócić dawny Trybunał Konstytucyjny i sposób jego funkcjonowania, to samo z Sądem Najwyższym i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście zmiany, które wprowadziło w tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość, to są zmiany bardzo szkodliwe, które tak naprawdę służą do upolitycznienia sądów. Natomiast no nie jest jakby to coś, co może tak naprawdę porwać społeczeństwo. I o ile moim zdaniem bardzo słusznie Prawo i Sprawiedliwość zaczęła od swojego programu socjalnego i postawiła go na piedestale, o tyle być może jest to błąd ze strony Koalicji Obywatelskiej, że nie dała innego akcentu, jak na przykład pakiet dla seniora, który ma bardzo dużo tak naprawdę punktów, jest bardzo rozbudowany, bardzo dużo pomysłów, a znajduje się na szarym końcu. I tak na przykład postulat głosowania przez internet bardzo mi się podoba, co do zasady, o ile byliby w stanie to dobrze zorganizować. Natomiast jeżeli celem ma być samo w sobie podniesienie frekwencji, jak zostało wskazane, i walczenie z wykluczeniem demokratycznym, no to drugie rozumiem. Są ludzie, którzy mają praktycznie spory problem, żeby dotrzeć do urny wyborczej, zwłaszcza osoby starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, ale one już mają prawo do głosowania korespondencyjnego. Natomiast podnoszenie frekwencji samo w sobie nie ma żadnej większej roli, żadnego większego znaczenia, ponieważ były badania, które potwierdziły, że tak naprawdę rozkład poglądowy w tej niegłosującej części społeczeństwa jest podobny co w tej głosującej. Frekwencja sama w sobie jakby jest utrudnieniem dla małych partii i reprezentacji małych światopoglądów, natomiast nie ma jakby jakiejś większej wartości dodanej w tym, że głosuje o milion czy ludzi więcej, czy milion ludzi mniej. Następnie jest postulat zrównania płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach o identycznych kompetencjach. Problem jest to, że nie znam dwóch ludzi na całym świecie, którzy mają zupełnie identyczne kompetencje, wykształcenie, zdolności miękkie itd., itd. Natomiast narzucanie tego ustawą w jakiś sposób nie uważam, żeby ten problem rozwiązało, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że w niektórych przedsiębiorstwach kobiety i mężczyźni wykonując dokładnie tę samą pracę, mając dokładnie te same kompetencje, zarabiają, no cóż, mniej bądź więcej, to oznacza, że po prostu to przedsiębiorstwo jest do bani i należy zmienić pracodawcę. Zmiana tego za pomocą ustawy moim zdaniem jest tak naprawdę niewykonalna, bo bardzo łatwo wykazać, że w zakresie kompetencji miękkich, pewnych umiejętności, doświadczenia, wykształcenia czy renomy tego zdobytego wykształcenia, każde dowolne dwie osoby w każdej dowolnej firmie jednak się różnią. Zresztą nieważne, czy chcemy wprowadzać zmiany, żeby społeczeństwo było bardziej progresywne czy bardziej konserwatywne, jeżeli próbujemy narzucać to ludziom siłą, to możemy mieć efekt zupełnie odwrotny od oczekiwanego. Ostatnio na przykład Kościół katolicki przecież traci na popularności, mimo że partia rządząca robi literalnie wszystko, żeby tę instytucję wesprzeć. Tu był kolejny postulat, tym razem bardzo mi się podobał i mogę o nim powiedzieć tak naprawdę same superlatywy. Oczywiście został opisany dość po macoszemu, krótko, ale to, co mi się bardzo spodobało, to odwrotność tego, co zaproponował PiS. W końcu nie małpowanie tej partii, tylko zaproponowanie czegoś zupełnie odwrotnego. I tak, PiS w swoim programie ma wzmocnienie roli centralnej rządu i wzmocnienie pozycji wojewody, czyli no, organu tak naprawdę podlegającego kontroli rządu w samorządzie. Natomiast tutaj jest zupełnie odwrotny postulat, to znaczy zwiększamy samorządność samorządu, CIT i PIT w pełni trafiają do kieszeni samorządów, a nie tak jak teraz tylko w części, no i do tego likwidujemy urzędy wojewódzkie. Dla mnie super sprawa. Większa samorządność i możliwość konkurowania kwotą wolną od podatku między samorządami to naprawdę najlepszy postulat w tym programie, pod którym mogę się podpisać obiema rękoma i nogami. Brzmi super. I mówię to w ogóle ze zdziwieniem. Znalazłem naprawdę postulat, który bardzo do mnie trafił, jest przemyślany, sensowny, wartościowy. No ale dalej już nie będzie tak kolorowo. I tak, w samym programie mamy, że 80% polskich gospodarstw domowych jest podłączonych do internetu, ale tutaj oni proponują 365 GB, ale tylko dla ludzi młodych, od 11 do 24 roku życia. I tutaj pojawia mi się pewien dysonans, czyli w każdym domu będą stały dwa routery, jeden dla bąbelka, drugi dla reszty rodziny i za ten jeden będzie płaciła pani Kidawa-Błońska, za ten drugi będzie płacił każdy z osobna. No tylko tak, młody, nie zużyj całego internetu, bo potem nie będziesz mógł się podłączyć do naszego, bo to jest pakiet internetu dla młodzieży, a to jest internet dla dorosłych ludzi i ty nie możesz z niego korzystać. Znaczy, nie wyobrażam sobie, jakby to w praktyce miało funkcjonować, w programie nie było nic na ten temat. Wydaje mi się, że ten pomysł jest głupi. Po prostu głupi, natomiast
dla części może być chwytliwy i fajny, więc być może paru młodych ludzi przekona do głosowania na Koalicję Europejską, nie wiem. I teraz coś, co brzmi jak marzenie każdego piwosza. Sześciopak dla gospodarki. Nie ja wymyśliłem tę idiotyczną nazwę, jest w programie. I czym jest sześciopak dla gospodarki? Nie wiem, ponieważ zostały opisane tylko dwa z jego sześciu punktów. I tak naprawdę to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to wygląda jak projekt na lekcję WOS-u, taki trochę bardziej rozbudowany, bo jeżeli mówimy o sześciopaku dla gospodarki, jakkolwiek głupio to brzmi, no to powinniśmy przedstawić chyba te sześć punktów, na które się na niego składa, a nie wspomnieć zaledwie o dwóch. Bo to jest program w końcu, a nie jego streszczenie, czy jakiś konspekt, czy wyciąg. I te dwa punkty, które zostały w nim omówione, to po pierwsze zniesienie składek na ubezpieczenia społeczne dla ludzi młodych. Mi to się całkiem podoba, szkoda, że tak szybko się starzeje, bo już się pewnie na to nie załapię. Natomiast młodzi ludzie do 24 roku życia nie mieliby płacić ani składki emerytalnej, ani składki zdrowotnej. Dzięki czemu ich pensje mogłyby wzrosnąć, tak jak teoretycznie wzrosły po tym, kiedy przestali płacić podatek dochodowy. Posłyszałem, że są już niektóre manipulacje, płacą, żeby jednak te stawki się nie zwiększały. No ale mniejsza już o to i efekty indywidualne tych reform. Co do zasady, pensje na pewno by wzrosły. No i brzmi to całkiem sensownie. Problemem jest to, że na przykład planuje się zwiększenie wydatków na służbę zdrowia i odcina potencjalnie dużą część składkowiców od obowiązku jego płacenia. Ale to się może nie wyklucza, być może po prostu dla całej reszty składki znacznie wzrosną. No, tak by to wynikało z tego programu, chociaż nie jest to powiedziane wprost. Drugi punkt tego sześciopaku dla gospodarki to możliwość otrzymania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, nawet jeżeli aktualnie masz pracę. Bo obecnie ta opcja jest zarezerwowana dla ludzi bezrobotnych, co zdaniem Koalicji Europejskiej jest bardzo niesprawiedliwe. Prowadzi do tego, że ludzie fikcyjnie udają, że nie mają pracy po to, żeby uzyskać taką dotację i założyć własną działalność gospodarczą. No ich zdaniem jest to przepis niesłuszny i to powinno zostać zlikwidowane i uproszczone. Kolejny punkt to powracający z zagrobu z Platformy Obywatelskiej postulat budowy orlików. I co z tego, że orlików mamy już 2600 na 2477 gmin? Ma być ich dużo więcej, będą budowane wszędzie, w każdej wsi, nawet jeżeli będą stały puste, bo tak, bo to wielki sukces i prawdopodobnie wyszło im, że to jest jedna z rzeczy, które najbardziej pozytywnie wspomina młoda część ludzi zarządów Platformy Obywatelskiej, czyli właśnie ten program masowej budowy orlików. Tylko nie jestem pewien, czy wciąż istnieje zapotrzebowanie na taki wielki projekt budowy boisk. Oni pewnie też tego nie sprawdzili. Czytając kolejny punkt, miałem wrażenie, że cóż, w końcu ktoś poważnie odnosi się do problemów takich jak depresja, wykluczenie, osamotnienie ludzi młodych, brak możliwości skorzystania z usług psychiatry czy psychologa, też takie złe spojrzenie i wytykanie palcami ludzi, którzy z takich usług wytykają. No ale nie, no powiedzieć poważnie to by było za dużo na jeden slajdik, który o tym mówi. Natomiast zwracają jednak na to uwagę, że potrzebne jest większe wsparcie dla młodzieży, która zmaga się z depresją, ma tego typu problemy i chcą udostępnić nowe metody komunikacji z takimi właśnie specjalnymi rządowymi psychologami, którzy mieliby reagować w takich sytuacjach. Czy to za pomocą komunikatorów internetowych. Wyobrażam sobie właśnie taki sztab, który siedzi na gadu-gadu i czeka, aż ktoś się tam zbłąkany trafi, kto jeszcze z tego komunikatora korzysta. Czy SMS-ów. Brzmi to całkiem sensownie, jak na standardy tego programu. Powiedzmy. No i jak mówiłem, odnoszę wrażenie, że ten program jest trochę niepoukładany, bo tutaj mamy depresję wśród nastolatków, tutaj mamy Unię Europejską, a co jest pomiędzy nimi? Wojsko, policja i służby specjalne. No ale ten podrozdział pozwolę sobie pominąć, bo jak już mówiłem, ekspertem od militariów i takiego wojskowego charakteru państwa w ogóle nie jestem, więc się nie wypowiem. Polska ma wrócić tutaj do pierwszej ligi Unii Europejskiej, a objawić się to tak fizycznie ma tym, że dostaniemy o 100 miliardów złotych więcej z budżetu unijnego. Bo teraz Prawo i Sprawiedliwość zepchnęło nas do drugiej ligi, jesteśmy niepoważani, niecenieni, ale jak będziemy cenieni, dostaniemy o 100 miliardów więcej. Następnie są wymienione trzy takie duże punkty, co Unia może nam zaoferować i w czym pomóc. Nie jestem pewien, czy to za te 100 miliardów, czy dodatkowo. Generalnie chodzi o walkę ze smogiem, wsparcie polskiej służby zdrowia, chociaż Unia się nie zajmuje jakby wspieraniem służb zdrowia w danych krajach. Nieważne, do tego dofinansowanie dróg i kolei. No tu potencjalnie Unia rzeczywiście czasem dofinansowuje. I generalnie, jeżeli na to tak spojrzymy z tej perspektywy, to pojawia się to samo, co tak naprawdę we wszystkich programach, które omawiałem do tej pory, czyli z Unii chcemy więcej pieniędzy. I teraz mamy rozdział o służbie zdrowia. Generalnie trzy takie pierwsze duże postulaty dla mnie brzmią troszeczkę jakby były nierealne, bo generalnie skrócenie czasu oczekiwania do specjalisty o 21 dni.
czas skrócony do 60 minut na sorze. No i darmowe in vitro i znieczulenie przy porodzie to ostatnie jest takie lajtowe, powiedzmy, że zupełnie do zrobienia. Jeżeli już płacimy składki na publiczną służbę zdrowia, to... Jeżeli już płacimy składki na publiczną służbę zdrowia, to moim zdaniem znieczulenie przy porodzie powinno być standardem. Natomiast wracając do tych dwóch poprzednich. W Polsce jest permanentny problem z brakiem lekarzy. I o ile oni wskazali pewne rozwiązania, które rzeczywiście tutaj mogą pomóc, no to jednak lekarzy nie skserują, nie skopiują. Lekarzy samych z siebie nagle nie będzie więcej. Więc wprowadzenie czegoś takiego sztucznie może sprawić, że no, taki wymóg będzie tylko na papierze, a poczekasz te 2, 3, 3 czy 4 godziny na sorze, no bo przecież jest jeden, jedyny lekarz dyżurny, który teraz właśnie szyje 3 osoby naraz. No i teraz wchodzę i tutaj mam wrażenie, że sam program Konfederacji, czy jednej z wcześniejszych partii Korwina, bo zniesiemy zbędną biurokrację, która zajmuje podobno lekarzom 80% czasu ich pracy. Kto doprowadził do tego, że lekarz przez 80% czasu zajmuje się wypisywaniem jakichś papierków? No ale nieważne. Zlikwidują zbędną biurokrację, najwyraźniej cała biurokracja jest zbędna, bo tak została określona. Do tego dojdzie stanowisko pomocnik lekarza i będą specjalne studia otwarte. Także to jest już reforma taka na dłuższy czas i uważam, że to jest akurat bardzo sensowna propozycja, żeby był ktoś taki jak pomocnik lekarza, który mógłby się zajmować no, wykonywaniem najprostszych zabiegów, wykonywaniem najprostszych badań. Natomiast nie musiałby przechodzić całej skomplikowanej, bardzo długiej procedury zostania lekarzem. Byłby też pewnie gorzej opłacany, ale jednak mógłby rzeczywiście przyczynić się do faktycznego skrócenia kolejek do lekarza. Pojawia się też problem tak naprawdę, czym asystent lekarza określony w tym programie różniłby się od pielęgniarki, czy zarabiałby równie mało i równie byłoby mało chętnych do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Nie wiem, choć się domyślam. I jeżeli myślicie, że tutaj już tak naprawdę dziwne pomysły, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, zostały wyczerpane, to mamy. Zlikwidujemy absurdy w NFZ-cie, co pozwoli dofinansować przychodnie. I tyle. Mówiłem, projekt na WOS. W sensie, no jakby nie widzę tutaj pewnego pomostu, który by łączył te dwie rzeczy, ani tym bardziej żadnych konkretów, które by pokazały, jakie absurdy pozwolą dofinansować, w jaki sposób, jakie przychodnie. No tego nie ma. Ale lecimy dalej. Kiedy Kidawa Błońska usłyszała o pomyśle na płacę minimalną a la PiS, to jej mina i to, co potem powiedziała, to było takie socjalizm, to jest bardzo zły pomysł, co wy wyrabiacie, to jest bardzo zły pomysł. Natomiast w ich programie jest 600+ do płacy minimalnej, czyli zrobimy to troszeczkę tak naokoło i wyjdzie może jeszcze głupiej, bo zamiast podnieść płacę minimalną, to weźmiemy wam pieniądze z pensji, czy od innych ludzi z pensji, następnie one trafią do budżetu, a następnie z budżetu wrócą do was w postaci takiego dodatku do waszej pensji. Nie, nie, serio, nie łapię, trzeba to nagrać jeszcze raz. Następnie mamy sporo propozycji na zmian w podatkach, to znaczy niższe składki na ZUS. I one nie będą tak sobie wymyślane w stosunku do szacunkowej, prognozowanej średniej pensji, tylko będą ustalane względem płacy minimalnej. Ale w jaki sposób? Nie wiadomo. Natomiast kolejny postulat, czyli niższy CIT i inny w ogóle sposób na jego rozliczanie, który również nie został zbyt dobrze wytłumaczony, to ma być ulga dla przedsiębiorców, podobnie jak ten niższy ZUS, który też nie wiem, jak będzie przeliczany i ile dokładnie wyniesie. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje, które mają więcej sensu, no to zniesienie przymusu płacenia podatku dochodowego. Jeżeli jakiś emeryt pracuje, to od emerytury nie będzie płacił podatku dochodowego, tylko od swojej pensji. No już pomijam fakt, że samo płacenie przez emerytów, którzy dostają pieniądze z budżetu państwa, na które bardzo ciężko pracowali, podatku dochodowego jest moim zdaniem absurdalnym pomysłem, no ale to jest w pewnym stopniu jakimś takim niewielkim, ale dobry pomysł, który troszeczkę ten absurd ogranicza. Troszeczkę. Oprócz zwolnienia emerytur pracujących, emerytów z podatku dochodowego, dodatkowy będzie jeszcze jeden dla nich przywilej, który jest bardzo rozsądny, to znaczy, że pracodawca, który zatrudnia emeryta, który już ma prawo do świadczenia, nie będzie musiał płacić na niego składek. Co jest dosyć uzasadnione, skoro już ktoś jest na emeryturze, pobiera świadczenie, dlaczego ma jeszcze płacić na swoje przyszłe ubezpieczenie emerytalne, skoro z niego już korzysta. I jest jeden warunek, że przynajmniej połowa tej różnicy, tej niezapłaconej składki, trafi do pensji emerytów. Według oszacowań Koalicji Obywatelskiej pozwoli to podnieść pensję emerytów o 47%. No i tu mamy konkret i to rzeczywiście może w ten sposób funkcjonować, nie jest głupie? Okej. I tutaj pojawia się drugi konkret, trochę bardziej kontrowersyjny, ale mi osobiście też się podoba. Po 40 latach pracy każdy obywatel miałby prawo otrzymać 10 000 zł, ale jako pakiet akcji spółek Skarbu Państwa.
Jeżeli przepracowałby 50 lat i dopiero przyszedł na emeryturę, otrzymałby podobny pakiet, ale o 2 razy wyższej wartości, czyli 20 tysięcy złotych w postaci akcji. I to naprawdę jest super pomysł, mi się bardzo podoba. Jak jeden z niewielu jest bardzo konkretny, precyzyjnie opisany, no nie wiadomo do końca z jakich spółek, jakby to przebiegało, ale jednak jest konkret, który ma sens i jest jakby przywracaniem tej własności państwowej faktycznie w ręce obywateli. Moim zdaniem zdecydowanie na plus. Ale lecimy dalej, znowu nie będzie tak kolorowo. Bo jak mówiłem, dalej już jest trochę bardziej głupkowato. Na przykład pensja od państwa na czas nauki. Nierozwinięte hasło, które tak sobie rzucili. Czyli co, każdy student dostałby minimalną krajową? No, może by tak to z tego nawet wynikało, bo są 3-letnie stypendia dokształcające dla osób dorosłych w wysokości właśnie pensji minimalnej. Czyli że przez 3 lata uczysz się w jakiejś szkole policjalnej i dostajesz za to pensję minimalną. Obawiam się, że bardzo wiele osób zapisywałoby się na jakieś mało zajmujące, fikcyjne nawet kierunki tylko po to, żeby to otrzymywać, a równocześnie pracowałyby sobie wesoło na czarno. Nie podoba mi się ten postulat, z kolei w odróżnieniu od tamtych moim zdaniem jest absurdalny. Tak samo jak to, że praca i to, że znajduje się daleko od Ciebie, odtąd nie miałaby być problemem. Państwo sfinansuje Tobie i Twojej rodzinie przeprowadzkę. Nieważne ile masz lat, choćbyś miał 64 lata i chciał zmienić miejsce i iść do wymarzonej pracy na drugi koniec Polski, to państwo sfinansuje Ci przeprowadzkę. Co to w ogóle znaczy i jak to miałoby wyglądać? Znowu, nie ma szczegółów, natomiast z tego opisu brzmi to skrajnie głupio. Dalej mamy uproszczenie rozliczania PIT-u. Przy czym ten PIT już jest debiloodporny tak naprawdę po tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając swój program e-PIT. Natomiast jak miałoby wyglądać to uproszczenie? Co konkretnie miałoby być uproszczone? W jaki sposób? Znowu, nie wiemy. Pustka. Państwo będzie budować więcej dróg, któż jak nie państwo, i będzie budowało więcej kolei. Dodatkowo na rzecz kolei ma być przeniesiony ciężar ciężkiego transportu. Bo teraz obecnie głównie jednak odbywa się on za pomocą ciężarówek. Brzmi to w miarę sensownie, znowu bez większych konkretów i bez większego doprecyzowania, o co właściwie im chodzi. Idąc dalej, trafimy z powrotem na postulaty dotyczące rynku mieszkaniowego. Jak mówiłem, straszny bajzel jest w tym programie, bo tutaj od transportu od razu przechodzimy do mieszkań dla młodych. Mieszkania dla młodych, czyli to już było, czyli program, który miał ułatwić młodym ludziom zakup mieszkania za własne pieniądze, natomiast sprawił głównie, że to było mieszkanie dla dewelopera, ponieważ oni wiedząc, że takie dofinansowanie powstaje, po prostu podnieśli ceny. Podobnie może być z programem dopłat do wynajmowanych mieszkań, to znaczy również może podnieść jeszcze bardziej już bardzo wysokie ceny wynajmu. Oczywiście oba te programy mają górny limit wiekowy, czyli 35 lat, natomiast w przypadku posiadania co najmniej trójki dzieci ten limit wiekowy miałby być zniesiony. I znowu nie jestem pewien, co to oznacza, czy jeżeli mam 85 lat, ale mam 6 dzieci, które mają obecnie po 50-60 lat, to też mogę skorzystać z projektu Mieszkanie dla Młodych? Nie wiem, nie wiem, czy to zniesienie limitu jest takie całkowite. Widziałem kiedyś dosyć nietypowe zestawienie. Po jednej stronie mieliśmy mapę Polski, procent ludności posiadający toalety i kanalizację. Po drugiej stronie poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Mapy się bardzo nakładały w taki sposób, że tam, gdzie było mniej toalet i mniej kanalizacji, tam PiS miał większe poparcie. Chyba oni też widzieli tego mema, ponieważ zaproponowali wielki polski program budowy kibli, żeby w każdym polskim domu w końcu była kanalizacja i toaleta. Jestem z nich bardzo dumny, że tak bardzo śledzą internet, ale moim zdaniem no, ten postulat przy tych wszystkich dotacjach dla ludzi ubogich i tej całej pomocy jest nieco absurdalny. Dziwnie bym się czuł, gdybym wiedział, że z moich podatków finansuję toaletę komuś na Podlasiu. Wolałbym wyremontować swoją własną. I potem nagle mamy zakaz nadmiernego zadłużania państwa, czyli dług publiczny ma spaść poniżej 30%. Ale ma to być w warunkach dobrej koniunktury. Kto będzie określał, czy jest dobra koniunktura? Nie wiem, ale pewnie można zrobić to w taki sposób, że nigdy nie będzie dobra koniunktura i zadłużać państwo będzie można bezustannie, tak naprawdę, kiedy się chce. Natomiast, tak jeszcze wracając, bo PiS-owi też często wytykałem, że chcą to, ale do tej pory im nie wychodziło. Tak samo jest z Koalicją Europejską, wcześniej Platformą Obywatelską i niezadłużeniem państwa. No w ogóle im to nie wychodziło. Pamiętacie zasadę jeden za jeden? To znaczy to, co zaproponował PiS w swoim nowym programie. Nowy obowiązek biurokratyczny, znosimy równoważny obowiązek. A oni są jeszcze lepsi, bo wprowadzając jeden nowy obowiązek, zniosą dwa obowiązki. Brzmi bardzo fajnie, bardzo dobrze, chociaż w czymś pozytywnym PiS przelicytowali. Ale idziemy dalej.
mamy teraz odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. I to znowu brzmi bardzo fajnie. No jest tak naprawdę na czasie, bo słynne pensje prezesów z nadania partyjnego i ich bonusy, nagrody, granty i tak dalej, no robią niemałe wrażenie na Polakach, którzy jednak widzą: ja takich pieniędzy w życiu nie widziałem, i się burzą. Natomiast nie jest to jakby zbyt podkreślone, znajduje się w środku programu i jest o tym tylko wspomniane. I tutaj, cichutko, jak szara myszka, pojawia się krótka wzmianka o tym, że zlikwidują zakaz handlu w niedzielę. Fanfary. No i to też mi się bardzo podoba. Lecimy dalej. Następnie mamy obietnicę na wprowadzenie jednolitych interpretacji podatkowych, które będą obowiązywać wszystkie urzędy skarbowe w skali kraju. Parę kroków w tę stronę zrobił już PiS, PO nie zrobiło takich kroków za swojej kadencji, traktuje ten postulat lekko z przymrużeniem oka, natomiast pojawia się znowuż o tyleż ciekawy, o tyleż ogólny postulat na to, żeby łatwiej było rozliczać dotacje z Unii Europejskiej. Nie jest powiedziane w jaki sposób i jakie ułatwienia przewidują. Kolejny frazes. Następny duży dział to Polska edukacji i kultury. I tutaj właściwie mamy jeden stale powtarzający się motyw, to znaczy odpolitycznimy, odpolitycznimy, odpolitycznimy. I takim pierwszym dużym postulatem jest odpolitycznienie szkół, uniezależnienie programu nauczania od polityków. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Chcą wprowadzić nową Komisję Edukacji Narodowej. Miałaby ona przygotować program, a potem go w miarę tego rozwoju nauki, oczekiwanie zmiany programu itd., doskonalić, ulepszać itd. Jest to niegłupi postulat, ale to, co mi się najbardziej spodobało i z czego jestem naprawdę dumny, to to, że nie chcą powrotu do gimnazjum. Nie uważam, że gimnazja były czymś złym. Ja na przykład swoje gimnazjum bardzo lubiłem i świetnie się tam czułem. To była naprawdę super szkoła. Pozdrawiam 11 gimnazjum w Toruniu. Natomiast dobrze, że nie wrócą do tego systemu, ponieważ zmienianie go co parę lat byłoby skrajnie głupie i szkodliwe przede wszystkim dla dzieci. Więc jeżeli już Prawo i Sprawiedliwość postanowiło łyżką zawrócić rzekę i zmienić kompletnie system budowany ledwo od paru lat, to dobrze, że oni nie chcą popełnić tego samego błędu i już zostawiam system tak jak jest i będą pracować w ramach tego co jest, bo ostatecznie to czy mamy 8 klas podstawówki, 4 lata liceum, czy 6 klas podstawówki, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, nie jest najistotniejszą rzeczą w kosmosie. Następny postulat to brak tornistrów, albo jeżeli już muszą być, to żeby były maksymalnie lekkie, co jest dosyć rozsądne moim zdaniem. Zamiast tornistrów szkoła miała być oparta o nowoczesne materiały dydaktyczne, które byłyby po prostu na miejscu i czekałyby na uczniów w szkole. Brak pracy domowej, no powiedziane w pewien zawalowany sposób, ale jednak. I inne reformy, które sprawiałyby, że dzieci zostawałyby w szkole dłużej, jeżeli by chciały, miałyby więcej możliwości rozwijania się, więcej pomocy ze strony nauczycieli, nauczyciele byliby lepiej opłacani. No i to wszystko brzmi tak sielankowo, że znowu, brakuje szczegółów. Co jest największą zmorą tego programu, cokolwiek się czyta. Jest on skrajnie ogólny, powinien być 10 razy mniej, jeżeli chodzi o ilość postulatów i 10 razy więcej, jeżeli chodzi o treść tych postulatów, bo mamy ten słynny sześciopak, w którym mamy tylko dwa piwka. Jeżeli chodzi o studia wyższe, to tam jest propozycja, żeby one były bardziej praktyczne. Ale to nie jest technikum i tak naprawdę też jest dosyć niejasno sformułowane. Znowu, to co chcieliby osiągnąć. Generalnie proponują model 3 plus 2 na wyższych semestrach studiów wyższych. Czyli, że 3 dni siedzimy na uczelni i się uczymy, a 2 dni pracujemy w praktyce, w jakimś stażu, cokolwiek. Jak państwo ma zagwarantować to, że przykładowo 50 studentów kulturoznawstwa z Torunia znajdzie teraz pewną pracę na 2 dni w tygodniu. W ogóle kto zatrudnia ludzi na wymiar 2 dni w tygodniu, jeszcze w zawodzie? Moim zdaniem ten postulat może ma trochę sensu, ale znowu nie wiemy jak miałby być zorganizowany i w ogóle mi się nie podoba. Polskie uczelnie mają być lepiej dotowane, cieszyć się większym prestiżem, ma być więcej stypendium naukowych, mają być wyższe stypendia naukowe, wyższe granty i trzymanie talentów w kraju. Za pomocą wyższych dotacji, grantów i tak dalej, żeby młodzi, najbardziej zdolni ludzie nie uciekali za granicę. Potem mamy krótki tak naprawdę fragment dotyczący kultury i tego, że ona ma być wolna od szykan, odpolityczniona, ma być lepiej opłacana, artyści mają mieć korzystne metody rozliczania się z fiskusem i dzięki temu polska kultura oczywiście będzie żywa i wspaniale się rozwijała. I potem dochodzimy do szóstego, ostatniego rozdziału, czyli Polska seniora. I tutaj na pierwszy ogień idzie 13. emerytura,
która ma być nawet wyższa niż te zwykłe emerytury. Przy czym i tak nie udało im się przelicytować Prawa i Sprawiedliwości, które już zapowiedziało 14. emeryturę. Być może, jeżeli pensje będą rosły w tym tempie, inflacja będzie przyspieszała, zwłaszcza na te dobra pierwszej potrzeby. Doczekamy czasów, kiedy emerytur będzie na przykład 70 w ciągu roku. Być może, bo takie będą konsekwencje tej polityki. Część zmian była też omówiona już wcześniej, na przykład te zmiany odnośnie pakietów akcji dla seniorów, czy korzystniejszego rozliczania się seniorów, którzy jeszcze pracują. Natomiast pojawia się też opcja 1000 zł, takiego dodatku opiekuńczego dla ludzi, którzy się zajmują seniorami, na przykład wewnątrz własnej rodziny. A także dodatkowe 14 dni urlopu, który nie byłby wliczany do urlopu wypoczynkowego ani zdrowotnego, kiedy to osoby młodsze mogłyby się zajmować osobami starszymi właśnie ze swojej rodziny. Przy czym nie wiem, jak to miałoby działać, czy to byłoby na każdego członka rodziny, przykładowo 18 wnucząt, każdy by miał po te 14 dni, czy byłoby to podzielone na całą rodzinę i czy przypadałoby to na jednego emeryta, czy na przykład jeżeli mam 4 dziadków, to na każdego bym dostawał 14 dni urlopu. I to, czy to by było 14 dni, w sensie 2 tygodnie, tak jak na przykład działa urlop tacierzyński, że faktycznie to jest 10 dni urlopu, jeżeli ktoś pracuje w takim klasycznym systemie od poniedziałku do piątku. I znowu, tyle pytań, zero szczegółów w programie. To jest szkic, a nie program. W ogóle mam wrażenie, że Koalicja Europejska bardzo mocno skupiła się nad tym programem dla seniora. Biorą na przykład te dobre praktyki, jak to sami nazywają, z samorządów, czyli pudełko życia dla seniora, gdzie każdy senior miałby takie pudełeczko, jeżeli przyjeżdżają do niego, zwłaszcza ci samotnie żyjący, przyjeżdża do niego pogotowie, widzi takie pudełeczko w widocznym miejscu, a tam jakie senior bierze leki, na co choruje, jakie ma problemy, jakie ma uczulenia itd., itd. I dzięki temu od razu ma pewną informację natomiast tego, co mogło się stać i jak temu seniorowi potencjalnie pomóc. Złota rączka dla seniora, taksówka dla seniora i całe mnóstwo takich drobniejszych pakietów, które mają wspierać seniorów w funkcjonowaniu, takim zwykłym, codziennym funkcjonowaniu w Polsce. Oczywiście pojawia się pytanie, czy tak dużo ukłonów tak naprawdę w stronę osób starszych z budżetu centralnego nie sprawi, że jeszcze więcej młodych ludzi wyjedzie, bo te obciążenia podatkowe no jednak będą musiały drastycznie wzrosnąć, żeby sfinansować wszystkie te obietnice. Do tego planują powołanie całej gamy instytucji specjalnie dedykowanej dla seniorów, to znaczy rzecznika seniora, radę senioralną, gminne rady senioralne, czyli takie organy skierowane od seniorów dla seniorów i tak naprawdę przez seniorów sterowane. Chcą zwiększyć udział seniorów w decydowaniu o życiu społecznym. Moim zdaniem ten udział i tak jest ogromny, bo frekwencja wśród seniorów jest najwyższa w ciągu każdych wyborów. Zwracają uwagę, że partie polityczne pamiętają o seniorach tylko wtedy, kiedy są wybory. Tylko że to nie do końca tak wygląda, bo jednak ukłony w stronę seniorów są robione. Ta grupa ma ciężko, często jest bardzo pokrzywdzona, ale no nie jest tak. A jeżeli uważają, że tak jest, to też tak naprawdę strzelają sobie w stopę, bo oznacza to, że przez ostatnie 8 lat tak naprawdę nic nie zrobili. Program w tym momencie nagle urywa się bez żadnego podsumowania. I ja mam bardzo silne, przemożne wrażenie, że pisało go 3 stażystów, którzy nawzajem się bardzo nie lubili. Pierwszy zarzucał 2 pozostałym, że są lewakami. Tamci mówili mu, żeby wyrósł z tych korwinistów. Ten jeden bardzo optował za lewicową polityką światopoglądową, ten drugi chciał się licytować z PiS-em na obietnice socjalne. Każdy miał jakiś fragment, który pisał bez konsultacji z resztą i tak oto mamy program Koalicji Obywatelskiej. A że mieli na to tylko 3 lekcje WOS-u, no to wyszło jak wyszło. Dostajemy w twarz na przykład 10 postulatów na jednym slajdzie, z czego omówiony jest jeden albo żaden. Bardzo żałuję, że wygląda to w taki sposób, bo ten program powinien być albo 10 razy krótszy i już dajemy sobie spokój z mową trawą, tylko punktujemy postulaty w każdym zakresie, albo robimy wręcz odwrotnie, czyli rozpisujemy każdą propozycję i wtedy ten program ma 1300 stron i nikt go nie przeczyta, no ale jednak jest konkretny i wartościowy. Jestem bardzo zawiedziony, bo liczyłem, że tak duży program będzie pełen treści, ale z drugiej strony sporo postulatów mi się podoba, co też jest jakby pozytywnym zaskoczeniem. No pewnie głównie tego może i tego praktykanta, tego nie. Jeżeli podsumujemy i spojrzymy na to tak holistycznie, uważam, że to jest całkiem niezła opcja dla osób o centrowych poglądach, które tak naprawdę słabo się interesują polityką. I to właśnie pakiet seniora, który został dosyć, mam wrażenie, mocno dopracowany, przemyślany, jest najszerszy ze wszystkich tych pakietów, może być, o dziwo, piętą achillesową Koalicji Obywatelskiej, ponieważ jakby mam wrażenie, że nie dociera do tej grupy docelowej, jest za słabo promowany, za mało się o nim mówi. Ja o większości z tych pomysłów usłyszałem pierwszy raz czytając program. A jak wszyscy doskonale wiemy, i uzasadnienie jest tutaj na dole, programów nikt nie czyta. Mam nadzieję, że ten odcinek, podobnie jak poprzedni, podobał się Wam, o ile poprzedni się w ogóle podobał, i czekacie z niecierpliwością na 3 kolejne komitety. W niedzielę, przypominam, Lewica, w przyszły wtorek PSL, Koalicja Polska razem z Pawłem Kukizem
i w przyszły czwartek Konfederacja. Wszystkie te programy są krótsze, odcinki mam nadzieję, że też wyjdą dzięki temu krótsze, natomiast nie mniej treściwe, będę równie bezczelny, równie brutalny i przerobię znowuż cały program, od dechy do dechy. Ja dziękuję Wam, jeżeli dotrwaliście aż do tej pory, zachęcam do wsparcia fanpage'a, kanału, dołączenia do patronów na Patronite i do zobaczenia w kolejnym odcinku, tym razem bardzo systematycznie w niedzielę. Na razie, cześć!